Yar, har, fiddle dee, being a pirate is a wretched thing. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You are a pirate. Yo ho! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pixel Pirasy. Ja jestem Kurczak i zagramy dziś właśnie w Pixel Pirasy w Piraty. Będziemy pływać po świecie szerokim, długim i różnorakim. Zobaczmy, co my mieliśmy zrobić w ostatnim odcinku, bo nie pamiętam. Jukru, moja załoga. To jesteś głodny. Dobra, tu jest Gredzio, śmiesznie w ogóle tak bardzo. Chyba miałem wam coś kupić. Zobaczmy, jak wygląda nasz statek w tym momencie. Nie mam jedzenia w ogóle. Ship setup, sprawdźmy, food, no niestety nie mamy, więc będę musiał zakupić jakieś jedzonko dodatkowe, trzeba będzie to wywalić, takiego zepsutego statku nie chcemy, troszkę go tak naprawimy innym sposobem niż to się normalnie robi. Zapraszam teraz mojego drogiego kapitana, aby zakupił troszkę jakiegoś jedzonka, plus może rum. Rum też się przyda najprawdopodobniej, jak to zwykle w piratach, więc kupimy sobie najprawdopodobniej coś takiego. 4. Tu z tego chyba 5 kupiłem. Dobrze, i teraz ship setup, food. No myślę, że to jest całkiem spoko liczba. Oczywiście się znowu zbugowało. To może wyślemy ich i postawimy to dopiero jak będziemy w żeglubce. Gdzie tym razem się wybierzemy? Pojęcia oczywiście nie mam. Po prostu zbieramy pieniądze, budujemy drużynę mocniejszą, aby wykonać przynajmniej jedno z tych zadań, czyli zabić przynajmniej jednego z tych śmiesznych bossów. Nie mam pojęcia, którego nawet zabijemy. Nie chcę się wszystkich zabijać, bo to by trwało i trwało. A myślę, że seria już powinna się skończyć po pewnym czasie. Myślę, że kiedyś jeszcze do niej wrócimy, jak już skończę, ale to jeśli wyjdą jakieś niesamowite, ciekawe update'y po jakimś czasie, jak to jest oczywiście z różnymi gramy na naszym kanale. Dobrze, szóstka może jakaś tu. No spoko, przez wyspę mogę przepłynąć, nic mi nie będzie. No i super. Wszyscy są, pojawili się jak znikąd praktycznie. Tu oczywiście gotowanie zupy. Ahoj, Krista Exit. Nie mam pojęcia, czemu Miwki nadal kazał mi ją tak nazwać. No ale Miwki to Miwki. I tyle. Dobrze, więc stateczek jakoś tam wygląda. 82%. Nie jest źle. Mogłoby być lepiej, ale naprawdę nie mam pojęcia, gdzie to mogło się zepsuć. A jeśli ja ich nauczę naprawiania, to niestety tu nie działa. Nie wiem, znaczy kiedyś działało i prawdopodobnie w jakiś tam sposób też to działa, ale musiałbym na przykład ich tutaj zostawić na dłuższy czas, bo oni mają różne zajęcia i... Tego pewnie tak nie można teraz mieszać, tych ich zajęć. W ogóle jakieś chmury się pojawiają. Co się dzieje z tą grą, moi drodzy? Cały czas się zmienia. Tu nam się powiększyły jakieś skille, co mnie oczywiście niesamowicie cieszy. Rośnijmy w siłę, piraty. Nie mamy steru nigdzie, możemy postawić jakiś ster gdzieś tutaj, taki dla ozdóbki przynajmniej. Nie wiem, miej tutaj jedzenia w cholerę, stój głodna, bo drabina. Najlepszy pomysł w internecie. Słońce świeci, nie ma dzieci. W ogóle z Gredzio tak wygląda trochę dziwnie, ale mi pasuje. Dobra, macie full HP praktycznie, mam nadzieję, taką engage. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z szósteczkami, jak to wygląda. Złota skrzynia, trochę piratów, raz, dwa, trzy, działa. To chyba nie miało w to miejscu uderzyć. Uderzcie w piratów, no proszę. Dobrze, jeden oberwał. Nie wiem, czy jakby wy byście oberwali z kuli, to byście dostali tylko tyle damage'a. Ja bym na pewno trochę więcej umarł. No, ale jak to woli. Dobra, pięknie, pięknie, już tam wchodzić. Wychodzić, już, już, napieprzamy. Ale nie spadać, nie topić się, walczyć. I sobie tam mogą zostać sami, tylko z Gredzio sobie z nimi poradzi. On nie umie pływać. Dobra, stracimy jednego pirata. Chyba, że umie pływać, nie pamiętam. Jak z Gredzio sobie radzi? Tam ich jest więcej. Dobra, on umiał pływać tak samo. Mała pomyłka z mojej strony, nie wiedziałem o tym. Dobrze, więc jakoś to przeżyliśmy. Mam kupić wszystkim podobno pistolety. Ale nie, naprawdę nie jestem pewien, czy będzie mnie stać.
Tak, spowolnione tempo, bo rozpieprzyłem wazę. Dobry pomysł, najlepszy. O! A kto tu taki się pojawił? Dobra, wy tam sprzątajcie, cokolwiek. Dobra, może iście już tam do siebie. Może coś więcej zrobicie dzięki temu. Ty otwórz skrzynię. Kabum. Bardzo fajnie. Przyda się, bo wiecie, możemy jakoś to wykorzystać, walcząc z enemy. Legendary enemy, oczywiście. Dobra. Wysadzamy statek jak to zwykle. I bum bum. Halfwood Blocks. Dobra, bomby dostaliśmy. W ogóle jest całkiem przyjemnie. Myślę, że możemy skoczyć na jakieś siódemeczki. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzimy. To są bliżej. A za nimi jest miasto. Są w sumie dwa miasta, które możemy odwiedzić. No, myślę, że to nie jest zły pomysł. W żadnym stopniu. Food. Oczywiście nic nowego. Miskelanos. Jak tam nic nie dostaliśmy? Aha, bo teraz nie możemy tego postawić. To się chyba troszkę zmieniło, bo wcześniej kulę można było podczas żeglugi chyba pokładać, co ja wymyślam. Kurczę, straszny burdel. Przepraszam za chwilę ciszy, przyjrzałem się. Tu nie ma już praktycznie roomu. Ci wszyscy wywalają, nic nie sprzątają. Tu gówno za gównem leży, wszystko w porządku. Naprawdę, według mnie dajecie radę z życiem. Radzicie sobie w nim. Dobra, zobaczmy. To nie wygląda dla mnie dobrze, naprawdę. Chociaż są trzy skrzynie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu już. Jak kogoś poszczelamy troszkę, kogoś może zabijemy. Raczej nie sądzę, żebyśmy kogoś zabili z kul, ale ładnie to oberwał, pięknie. O, leci tu kula, super. Dobra, 10 sekund jeszcze oszczału. Dobrze, trafiamy ich. Całkiem sporo oni zarobili na rej, ale myślę, że my też możemy zarobić cały... jakby to tylko troszkę wcześniej uderzyło. Napieprzać, wszyscy. Przechodźcie tam, z Gredzio też tam przejść najlepiej. Ale schodźcie na pokład, żebyście nie zginęli. Dobra, tego pana pożegnamy. Trening sobie możemy odznaczyć tym samym. Dobrze, no radzicie sobie, mam nadzieję, prawda? Chwila, zobaczmy, moja załoga. Z Gredzio ma troszkę mało HP, no ale to jest raczej uświadomiony tym... Uświadomiony, co ja gadam? Usprawiedliwiony tym, że on ma najsłabszy level jak na razie. Dobra, tamten koleś się jakoś mocno nie martwi. Wiadomo, on był tylko, żeby wybuchnąć, że tak powiem. Tutaj, zabijajcie wszystkich. Pięknie, umierają. Teraz zapraszam moja drużyna tu, na przykład. Dobra. Ying Yang Yo pozbierał. Tak. Aha, ty nawet nie podeszłaś do skrzyni. No podejdź! Pięknie. Niesamowicie ci się to udało. Dobrze, teraz druga skrzynia, kurczaczku drogim. Zobaczymy, co ona kryje przed nami. No ale się zbagujemy jeszcze w międzyczasie. Pełna wersja gry, dzień dobry. Razzle West. No całkiem fajnie. West. O, ktoś naprawia statek, bo słyszę. Chyba komuś trzeba zapłacić za bycie piratem. No dobra, niech będzie, że już wam zapłacę aż tyle. Chociaż mogłem to załatwić bezpieniężnie. Za ten statek sobie niestety zapłacimy. 230, no w sumie nie jest tak źle. Zapłaciliśmy 280, zyskaliśmy 230, możemy teraz grabić dalej. A więc miasteczko siódmego. O, siódemeczki, dobra. Płyniemy na miasto, zobaczymy, co jest na mieście ciekawego. Na mieście. Następnie wyruszymy na kolejnych piratów, siódemeczki, ósemeczki, może nawet liźniemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zwyczajnie. A ja jeszcze chciałbym zobaczyć, jakie itemy podostawałem. Tu nam się rozwaliło jeszcze. Co jest? Nie mogę nic kliknąć tam. No to poczekamy, aż się odbaguje. Serdecznie pozdrawiam. To chyba ten ziomek nasz, który umarł. Właśnie go pogrzebaliśmy. Nic bardziej mylnego. Dobra. Jesteśmy już w mieście. Może teraz opcje będą działały? Co by było fajne? Nie powiem. Cieszyłoby mnie to w pewnym stopniu. No, zapraszam. Co ja tu widzę?
Nie widzę najważniejszego, czyli karczmy. Niestety karczmy nie ma, co jest strasznie słabe. Ale przyda nam się rum. Rum jest fajny. Idź tam po tego ruma. Dobra, możemy coś zmienić. Super. A czy ja to mogę zdjąć? Czemu nie mogę tego zdjąć? Dobra, to niech sobie takie będzie. W sumie to mi tak bardzo nie przeszkadza. Mamy rybkę. O dziwo, coś tam złowiła jedno. No, niech sobie łowi. Okej. A poza tym moja załoga. Co tam moja załoga zdobyła ciekawego? Resurvest. To jest słabe. Ulepszamy trochę maczugę. Jak to wygląda? 76. No dobrze. Mamy 7 eliksirów. Jakieś tam... A, dobra. To jest mało ważne. Dobra. Kurczaczku, poproszę cię tutaj do tego miejsca. Coś tutaj w ogóle, jakieś wybuchy. Nie wiem, co to było przed chwilą znowu. Jakieś magiczne dźwięki znikąd. Mucho, odejdź. Nakupiliśmy się jedzenia. Tu trochę jeszcze tego. Dobra, będzie na później, nie? Też tak można. Ship setup. Food. Rozłożymy jeszcze troszkę tego jedzenia. Powiedzmy, że w tym miejscu tu zakupom jakieś postawimy. Troszkę rumu, niecały, bo rum jeszcze trzeba oszczędzać, żeby oni tak nie pili nachalnie, bo pijany pierat to też nie jest najlepsza... Najlepsza siła walcząca. Nie wiem, jak to powiedzieć. Coś miałem w głowie, ale nie wiem. No, już poszło sobie, no niestety. Tak czasem bywa. A stójcie sobie, dobra, wy w ogóle nie jesteście w drużynie, co z tego, że ja mówię, że macie iść za mną? Nic takiego, nic się nie dzieje. Mexican Hat. Czapka meksykańska. No fajna nazwa wyspy. No w sumie wyspa to jest. Tylko, że miastowa ta wyspa. Miastowa to tak. Dobra, popłyniemy na piratów, sprawdzimy jakąś wyspę, którą możemy zaatakować. Może coś ciekawego będzie na tych wyspach. Pamiętam, że kiedyś diament zdobyłem, kosztował 1000 chyba złota, co jest... Wow. Bardzo fajną sumką i w sumie za to mogę sobie kupić sporo rzeczy. No tak, wtedy zrobiłem swój taki super wielki statek, kilka tam dział miałem. Chociaż przy tamtym ten się troszkę lepiej sprawdza z tego, co widzę. Chociaż on był taki mój tamten, wiecie, zbudowałem go i tyle. To był mój po prostu statek i nikomu nie... W ogóle gówno uderzyło w żagiel i żagiel się troszkę wygiął. No dobra. Strzelajcie tam do nich. Oj, tych też jest sporo, tylko że 3 brązowe. Oj, strasznie słabo to z dołu strzelają. W ogóle nie wiem, czy tam to trzeba... Patrzcie, jak to leci tak po dole, to się nie opłaca dla mnie. Patrzcie, patrzcie. I bum! Super! Tylko szkoda, że żółwia trafiła, nie piratów. Bardziej piratów bym wolał, żeby to zabił. No prawie! Oj, 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 oj! Jest, super. To już było epicko. I następne, bardzo fajna kula. No teraz mi się nawet podobało, troszkę ich osłabiliśmy. Moi piraci wytrzymali nawet ten atak. Z Grezio widzę, z tego troszkę oberwał. Proszę, wchodzisz w głąb. A nie tak jak Ingyangyo. Rododendron, z Grezio też sobie poradził niesamowicie, dobrze. Dobrze, chwileczkę. Kurczak. Proszę, napij się. Masz 400 HP, teraz rób swoje. Kto się tu odrodził? No to sobie ja, oni walczą, spoko, walczcie sobie, nic się nie dzieje, ja sobie zjem coś ciekawego. Dobrze, kurczak, zabiję tam, Krista, jak i coś. Ktoś mi zginął. Kto mi zginął? Moja załoga. Z Grezio umarł. Z Grezio umarł. Wczytujemy, ja tak nie chcę. W Grezie nie może zginąć, no. Co by to była za seria? Żeby się obraził na mnie, chłopina, no. Wyobraźcie sobie, że nazywacie psa imieniem waszego przyjaciela, a tu nagle on zdycha. I wasz przyjaciel już was nie lubi, bo zdechłeś. Nie, to w sumie nie ma sensu. Dobra, popłyńmy na wyspę zwaną Meksykańska Czapka. Meksykańska Czapka może być fajna. W ogóle fajnie, jakby można było do nich jakieś ubrania kupować dodatkowo. Wiem, że można ich zmieniać tak normalnie przy tworzeniu tego przynajmniej naszego głównego pirata, ale jakby na przykład dołożyć jakąś fajną czapkę, nie wiem, papugę, coś takiego. Fajnie można tą grę urozmaicić o niewielkie zmiany, które są tak jakby zwane kosmetycznymi zmianami zwyczajnie. Dużo nie trzeba wprowadzać, jeśli chodzi o kod gry.
więcej zwyczajnie grafik, a grafikę pikselową, która troszkę ma animacji, to nie jest tak trudno też zrobić, naprawdę. Szczerze, to kiedyś robiłem taką grafikę, miałem wtedy chyba... Żeby nie skłamać, miałem chyba wtedy 10 lub 12 lat. Więc, no, naprawdę, da się, można. A co dopiero twórcy gier, które naprawdę odnosiły sukcesy przez długi, długi czas. Mara Solon, Vitali Veler, dobra, znajdźmy ich. 281 HP. Dobra, moja załoga. Dajmy sobie taką Crystal Exit. Ile ty masz HP? To już nie ma sensu nawet takich ludzi brać. Musiałbym znaleźć wyspę, znaczy miasto gdzieś tak 10 levelu, kupić kogoś, kto ma 40 ponad ten taki współczynnik. Nie wiem, jak to nazwać dokładnie nawet. Bo niestety takich ludzi to tutaj raczej nie mam zamiaru kupować. To jest zwykła strata pieniędzy. Musiałbym latać na te słabsze statki, a to by się nie opłacało. Co my tu mamy ciekawego? Raczej nic. Mógłbym trochę kul dokupić, ale to też jakoś sobie poradzę z tym. Jedzenia mamy, jak widzicie, nadal sporo. Odnowiliśmy troszkę swoich statystyk. Jeszcze zobaczymy, jak tam food, czy może coś złowiłem, nic nie złowiłem. Czy działa? No dobra, no to płyniemy na jakąś jeszcze wyprawę, zobaczymy. Spróbujemy wyspę, bo dawno wyspy jakiejś żadnej nie było, więc tak dla odmiany tu się oczywiście coś musiało zbugować, bo czemu nie? Nie odbaguję tego teraz. Pixel Piracy. Polecam, fajna gra, ale nie na długo. Poza tym buguje się. Mam nadzieję, że jakieś tam update'y naprawią to sporo i fajne rzeczy powprowadzają, które są nowe. Po prostu teraz to się wprowadzają tylko zmiany jakieś tam i tyle. Więc ja bym wolał, żeby coś nowego. Lecimy na łucznika, więc tak nazywa się ta wyspa. Archer, nie wiem. Łucznik. No i to niestety nam paseczek nie zniknie. Bardzo fajna gra. 2 na 10. Powiedział człowiek, który nagrał z niej 20 odcinków. No 20 odcinków to nie jest jednak taka mała liczba. Policzcie, że każdy przynajmniej miał po 20 minut. To jest... 4. O, fuck. Chicken nest. Tutaj w ogóle jakieś skrzynie. Co się dzieje? Nie wierzę. Czy ja mogę oszczelać to? Chyba nie mogę. A wy do mnie nie przyjdziecie? Oni mają mało HP, ale pewnie są silni i po prostu jak ja tam zejdę, to mnie zepchną do wody. To jest słabe. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Jak najdalej, najgłębiej w ląd chciałbym ich wprowadzić, moich ludzi przynajmniej. Jeszcze naciskajcie. Dobrze, przebić się do środka, super. Kurczak ma pół HP. Jak to? Jakim cudem oni tak szybko mnie zbili? Dobra, damy sobie Vitala. Może to troszkę polepszy naszą sytuację. Dobra, kurczak, uciekaj. My stąd idziemy. Tamci niech sobie jakoś... O, rzucają do mnie dzidą w ogóle. La 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 la, przebić się przez nich. Kurczak, dasz radę, przebijesz się. Help! Tu spróbujemy się na statek dostać. Naszym kapitanem, dobra. I liczymy na załogę. Kurczę, zgredzie też trochę traci życie. Ten pasek mi przeszkadza, cholera jasna. Ej, nie, wycofujmy się. To źle wychodzi. Gdzie jest Funfire? Funfire się leje. Wycofać się! Dobra, zabiłeś kogoś, super. Zgredzio praktycznie martwy. Zaraz trzeba będzie znowu wczytywać. Zgredzio martwy. Loud game, takie fajniki troszkę, hehe. Podwójny pogrzeb zgredzia normalnie, mogę to nazwać. Wiecie co, myślę, że wystarczy na dziś, czy my jesteśmy tutaj w mieście? Nie jesteśmy na wyspie, no to popłyniemy do miasta, no co się będziemy tutaj w ogóle zastanawiać? Miasto ósemka, popłyniemy do tego miasta. Bo to już jest wyższy level miasta, może coś ciekawego nas tam spotka. Dawno nie było żadnego zadanka? Też jakiś pomysł? Dobra, niech tylko przepłyną, ważne żeby przeżyli. Teraz naprawdę liczę na to, że im więcej ich nakupię, tym więcej ich przeżyję po prostu.
Ewentualnie właśnie kiedy już będę leciał na tego Legendary Enemy, większość hajsów wydam na to, żeby kupić jakiś takich zapychaczy. Wyślemy ich, nie wiem, na przykład jako custom albo training i oni wyjdą jako pierwsza linia, obijemy ich ile się da, damy im kabum. Resztę zatrzymamy tutaj. A jeśli już trzeba będzie dobić, to tamtych wyślemy właśnie. Tych naszych normalnych, prawdziwych piratów z krwi i kości. Czyżby gra się zaczęła? Nie, na szczęście się nie zaczęła. Dobrze więc, co my tu ma... O, w końcu jest zadanie i w końcu jest miejsce, gdzie mogę kupić umiejętności i sprzedać śmieci. Naprawdę tego mi już brakowało. Jednakowoż to zrobimy w kolejnym odcinku, ponieważ dziś jakbym to zrobił, to by się niestety nie zapisało. Gra ma dosyć dziwny system w tej sferze, jeśli chodzi o to. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawicie po sobie ślad w postaci komentarza, lajka. A jeśli chcecie zostać na dłużej, zasubskrybujcie kanał oczywiście, bo będziecie wtedy otrzymywać takie wyświetlenie tam fajnie i o, tu jest film. I oni normalnie nagrali ten film. I możecie wtedy to obejrzeć, ale raczej wiecie jak to działa, więc po prostu was do tego zachęcam jeszcze raz. I jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia i cześć.